No dzisiaj budowa wygląda już tak. Przyszedł ostatni transport bloczków. Ostatnie 7 palet, tak jak policzyliśmy. Tak jak widać, dookoła jest już obsypane piaseczkiem. Takie hałdy przywoziła nam wywrotka wczoraj, przedwczoraj po dwie. Więc były 4 hałdy piasku płukanego. Piasek płukany jest po to, żeby przesiąkała przez niego woda na sam spód, aż do drenu, który jest pod spodem ułożony, żeby można było odwadniać w koło fundamentu. I tak już jest pięknie obsypane dookoła. Koparka przyjechała tutaj i pracowała 5 godzin. 5 godzin obsypywał to gościu koparką. Teraz wyobraźcie sobie, że mielibyśmy to ręcznie łopatami robić. I on to robił tak fajnie, że zużył mało piasku, bo sypał piasek jak najbliżej fundamentu, a resztę wypełniał tą gliną naszą wykopaną, żeby było taniej, bo glinę i tak mamy tam, tą hałdę. Więc przy samym fundamencie, przy samej ścianie z prawej strony, no tak jak teraz stoję, to z prawej strony jest piaseczek, a tutaj dosypywał już tą glinkę. I tu w zasadzie wystarczy powiedzmy to pół metra piachu od ściany i on już przesiąknie tą wodę w dół. Tutaj już część szalunków na wieniec zaczęliśmy, na tych ścianach, które już są wymurowane do góry. Jutro będziemy murować dalej, a dzisiaj klecimy sobie dalej drewno na szalunki, przygotowujemy wszystko, to co będzie nam potrzebne do zaszalowania wieńca. I teraz tutaj można sobie już fajnie murować, ponieważ dookoła domu grunt jest na wysokości muru i można jechać dalej wygodnie. A tak wyglądają już nasze piwnice, mniej więcej.